No i tutaj zaskakująco może nam się kojarzyć to z pewną grecką tragedią. I taka jest tak naprawdę inspiracja całości. To jest druga część legendy. Natomiast od razu muszę zaznaczyć, uprzedzić wszystkich widzów, że jest to opowieść. Dziś, proszę Państwa, czeka nas wielka przygoda historyczna, archeologiczna, bo archeologiem i przewodnikiem turystycznym od 10 lat potwierdza jest Filip Popek, który dziś jest naszym gościem, Państwa i moim gościem. I będę miała wielką przyjemność porozmawiać z Filipem o historii miejsca. Ja zastanawiam się tutaj nad odpowiednim słowem, bo ono jest chyba doceniane i odwiedzane przez turystów. Przynajmniej jeśli mówimy o twierdzy Wisłoujście, taką masz minę niewyraźną. Powiem szczerze, że dyskutowałbym. Dobrze, ale twierdza Wisłoujście, jak mówimy, to myślę, że gdańszczanie i mieszkańcy Trójmiasta jednak mniej więcej wiedzą, o co chodzi. Natomiast wydaje mi się, że miejsce, które jest po drugiej stronie Martwej Wisły, dobrze pamiętam, Martwej Wisły, czyli Szaniec Zachodni, już jest mniej znany, a wielka szkoda, bo ja na przykład uważam, że Nowy Port w Gdańsku jest dzielnicą, która jest ze wszech miar, proszę Państwa, warta uwagi. Ja pamiętam, jak sprowadziłam się prawie 20 lat temu do Trójmiasta i pierwszy raz pojechałam do Nowego Portu. Było lato, był piękny, słoneczny dzień, kwitły malwy w ogródkach, ludzie na ławeczkach przed domami siedzieli. To jest niezwykle czarujące miejsce, uważam, ale też przez to, że tam pojawiły się po II wojnie światowej inwestycje, które, no myślę, nie mają najlepszego wpływu na środowisko choćby, sprawiły, że o Nowym Porcie nie myśli się z, myślę, należnym mu szacunkiem. No, zgadzam się. Prawda? Chyba tak to działa. Że tam kojarzymy Latarnia Morska, po drugiej stronie przepiękny pomnik w Westerplatte. Dziś będziemy, proszę Państwa, krążyć po tych okolicach i namawiać Państwa do tego, by Państwo tam się wybrali na spacer. Z historią, którą Państwo zapamiętają ze spotkania z Filipem. Od czego zaczynamy? Od twierdzy czy od szańca? No, twierdza ja może starsza. Dodam o tym Nowym Porcie. To jest dzielnica, która nigdy nie miała szczęścia. Przede wszystkim już od samej jej genezy, która jest tak naprawdę antygdańska. Bo pamiętajmy, że Nowy Port został założony jako przeciwwaga dla Gdańska, żeby złamać jego potęgę militarną i ekonomiczną przede wszystkim. Fryderyk Wilhelm. To są czasy tak naprawdę plag pruskich, czyli już rozbiorowe, po 1772 roku. Gdańsk staje się takim Berlinem Zachodnim swoistym. Jest otoczony przez państwo pruskie, które dąży do asymilacji i połączenia się tak naprawdę Prus i Brandenburgii. Gdańsk stoi na drodze. Także o ile się jeszcze w pierwszym rozbiorze nie dało Gdańska zająć, zagłodzić, on pozostaje przy koronie, to dało się to zrobić właśnie po 20 latach w wyniku drugiego rozbioru. I Nowy Port pełni w tym zasadniczą rolę, jako port konkurencyjny, jako port, który był pierwszy po drodze na Wiśle, był zwolniony z opłat, więc po prostu jeśli się nie dało Gdańska zdobyć siłą, to można było go zdobyć pieniądzem, albo raczej zagłodzić go, tak można powiedzieć wprost. Także już od samego początku ta dzielnica może się gdańszczanom dobrze nie kojarzyć. Ale to są dawne wieki, to jest XVIII wiek. Natomiast przez następne stulecie już jako część Gdańska, jako port, no będzie przede wszystkim dzielnicą inwestycji przemysłowych. I to też... Myślę, że one sprawiły, że na Nowy Port, zwłaszcza mieszkańcy, nie patrzą chyba jednak z największą sympatią. A wielka szkoda, bo tam są przepiękne kamienice. Zgadza się, i zachowane. Tak, zachowane, całkiem nieźle, choć też wiele z nich wymaga remontu. Wydaje mi się, że rewitalizacja Nowego Portu stworzyłaby kompletnie nowe też turystycznie miejsce w Gdańsku, bo jest tego wart Nowy Port i będę się przy tym upierać.
przyznaję. Jeszcze przy okazji tego, co ty opowiadasz. Tak. No tu mamy ciekawą koegzystencję, ponieważ Nowy Port sam z siebie zawsze stricte był portem, a Porto też jest pewna kultura portowa. Dockerów, sztauerów. To nie zawsze są grzeczni chłopcy. No ma to swój klimat. My jesteśmy w porcie, jesteśmy nad Motławą. Tu kiedyś było przez stulecia identycznie. Ta XIX-wieczna kultura portu to właśnie Nowy Port. Natomiast bardzo ciekawie się to uzupełnia z sąsiadującym Rzeźnem, które zawsze było kurortem, kąpieliskiem, plażą, odpoczynkiem. Więc mamy tutaj bardzo ładną równowagę. Warto po prostu obie te dzielnice sobie zwiedzić jednym ciągiem. One są zaraz obok siebie. Tak, mamy odrobinę luksusu w Rzeźnie. Czekamy na koniec plaży, remontu tego wspaniałego kurhausu. No czekamy. Kurhausu, czekamy, zobaczymy, jak to będzie się działo. Natomiast obok mamy Nowy Port, taką trochę ubogą siostrę, ale miejsce warte uwagi. To może zaczniemy odwrotnie. Zaczniemy od obiektu, który jest nieco młodszy od twierdzy Wisłouście, od Szańca Zachodniego. Tam, jak doczytałam się, była baza paliw? Tak jest. Znaczy, po II wojnie światowej tam tutaj takie coś się pojawiło? Musimy powiedzieć jedną rzecz. Szaniec Zachodni jest integralną częścią twierdzy Wisłouście. To dokładnie jest rzecz, tylko że po drugiej stronie rzeki. Dokładnie. O ile sama twierdza ma jeszcze metrykę średniowieczną, ona się rozwijała tylko po wschodniej stronie Wisły, pierwotnie, wokół latarni morskiej, czyli wieży, która do dzisiaj tak naprawdę tam dominuje. Nazywano chyba latarnią, prawda? Od samego początku była to latarnia, jest to też ewenement, ja to zawsze powtarzam, jest to najstarsza zachowana, murowana latarnia na południowym Bałtyku. Także rewelacja. Przy okazji świetny punkt widokowy. Natomiast z biegiem stuleci, z biegiem czasu, twierdza się rozwija i musi zająć drugą stronę Wisły dla bezpieczeństwa. Wówczas właśnie powstaje Szaniec Zachodni. Ale to był chyba efekt ekspertyzy fachowca, który to znaczy, nazywał się tak jak czekoladki. Tak jest, pan Ferrero, ale był to też pan Jan Batista z Werony. To było dwóch specjalistów z Włoch, którzy odwiedzili Gdańsk w 1603 roku. Zresztą na zlecenie samej Rady Miasta Gdańska. Gdańszczanie poszukiwali kierunków rozwoju swoich fortyfikacji. Sprowadzają tutaj największych specjalistów światowych wówczas. To nie było biedne miasto, stać ich było na najlepsze. Jak najbardziej, XVII wiek to są czasy najlepsze. Także stwierdzono, że trzeba po prostu rozbudować Gdańsk, fortyfikacje miejskie. Trzeba rozbudować również twierdzę Wisłouście. Ona była kluczowa, bo tak naprawdę odpowiadała za handel gdański. Bez twierdzy nie ma Gdańska. Palowe się płaciło, prawda? Jakoś między tak innymi, pamiętam. No, tak. Oprócz tej funkcji bezpieczeństwa to jest też ekonomia. Pieniądze. To jest komora celna, dokładnie to są podatki. Także twierdza się rozrasta i powstają dwa szańce, wschodni i zachodni. Wschodni powstaje wokół twierdzy Wisłouście, czyli po wschodniej stronie. No i jak sama nazwa wskazuje, zachodni po drugiej stronie. Także mamy w którymś momencie sytuację, w której powierzchnią twierdza Wisłouście, tutaj mówię o połowie XVII wieku, prawie że dorównuje powierzchnią samego głównego miasta Gdańska. To jest ewenement, licząc właśnie oba szańce, wschodni i zachodni. Także Szaniec Zachodni jest twierdzą Wisłouście tak naprawdę. Trzeba sobie to powiedzieć wprost. To jest część twierdzy Wisłouście. Integralna, jak najbardziej. On ulegał częstym zmianom. Bardzo wiele razy go przebudowywano znacznie, natomiast wciąż stanowił integralną część całej fortyfikacji. Ja się doczytałam, że on w ogóle w drugiej połowie XVII wieku został przebudowany, zupełnie zmieniony. Przynajmniej ta pierwotna, to jak to jest, było z tym szańcem zachodnim? Żeby zrozumieć tą problematykę... Został przesunięty bardziej na północ. Tak, tak. Tu trzeba porównywać sobie plany. Kartografia odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o ustie Wisły. Czyli archiwalia. Dokładnie. To ja zachęcam gorąco, żeby udać się do archiwum PAN-u, tutaj gdańskiego, gdzie znajdują się bogate zbiory, zwłaszcza planów związanych z ujściem Wisły, związane z tematyką oznaczania głębi prowadzących na rzekę, no ale jednocześnie też rozbudowy samej twierdzy Wisłouście. Natomiast jeśli chodzi o to przesuwanie się szańca, no to jest ciekawa sprawa. Dzisiaj tego nie widać, ale zdajmy sobie sprawę, że twierdza Wisłouście znajdowała się przy ujściu Wisły. Zupełnie inaczej to miejsce wyglądało. Dokładnie. Tam było morze już za moment, a teraz do morza jest kawałeczek. Tak więc w rzeczywistości zaraz przy fortyfikacjach przebiegała plaża i dalej już było morze. To procesy lądotwórcze, czyli przede wszystkim osiadanie tam, tworzenie się mielizn, osady rzeczne, które budują cały ten brzeg morski, odsuwają go od twierdzy Wisłouście. Także dzisiejsza dzielnica Nowy Port, ale przede wszystkim Półwysep Westerplatte, to są twory rzeczne tak naprawdę. No, częściowo morskie i rzeczne, można powiedzieć. Także dziś twierdza Wisłouście
nie jest w Wisłoujściu. Natomiast jeśli zrozumiemy ten fenomen, to zrozumiemy również zagadkowe położenie pierwotne Szańca Zachodniego, bo w swojej najstarszej formie, czyli w 1627 roku... Bo to są lata XVII-XVII wieku. Tak jest, dokładnie. To są czasy największej rozbudowy fortyfikacji Gdańska w jego historii. Wówczas całe miasto otoczone zostało 14 bastionami staroholenderskimi i jednocześnie właśnie twierdza Wisłoujście uzyskuje dwa szańce. Przy czym ten szaniec zachodni był przesunięty na południe. On tak jakby zupełnie asymetrycznie powstał pierwotnie. Przede wszystkim dlatego, że tereny na przeciwległe twierdzy Wisłoujście nie nadawały się do zabudowy. To była wciąż plaża, teren przez sztormy zalewany. Uznano, że po pierwsze nie da się zbudować dokładnie naprzeciwko twierdzy Wisłoujście nic konkretnego, a po drugie przeciwnik, który próbowałby forsować twierdzę od tej strony, no ma boczny ogień właśnie z Szańca Zachodniego. Także on tak czy siak spełniał swoją rolę. Natomiast dopiero po 30 latach, co ciekawe, czyli w 1655 roku, Jerzy Strakowski przesuwa go w swoje obecne miejsce, czyli dokładnie naprzeciwko fortu Kare twierdzy Wisłoujście. I tu stawiamy kropkę, wracamy za chwilę. Płyniemy, proszę Państwa, do twierdzy Wisłoujście. Po prostu te miejsca, o których Filip Popek opowiada tak interesująco, no, sfilmujemy zupełnie na żywo, będąc tam po prostu konkretnie. Chciałabym, Filipie, żebyśmy o twierdzy Wisłoujście porozmawiali, ponieważ wydaje mi się, że to miejsce... Ty trochę polemizowałeś z tym, że ja mówiłam, że ono jest znane i warte uwagi, że ono jednak cały czas czeka na swój czas. To znaczy, nie polemizuję z tym, że jest warte uwagi, bo... Tak, polemizujesz z tym, jak ja stwierdziłam, że ludzie o nim wiedzą i że jest popularne, bo nie jest. Czeka na swój czas. Znaczy, problem twierdzy Wisłoujście to jest jej lokalizacja przede wszystkim. I problem z dostaniem tak trochę się tam, z boku? Tak naprawdę, dokładnie. Z jednej strony mamy Westerplatte, które jest po sąsiedzku, które jest znane. No, symbol Westerplatte jest niezaprzeczalny. Ta historia jest jasna i oczywista. Wizyta na Westerplatte, no wiadomo. No, czy jest oczywista tam historia na Westerplatte, to też bym polemizował. Natomiast to wszystko brzmi. Ewidentnie, no, każdy słyszał, każdy zna, każdy był. No, ze szkołą chociażby raz przynajmniej. Natomiast mimo wszystko jakoś dopiero co piąta, szósta, ja bym chciał, żeby tak było, osoba, która jedzie na Westerplatte, zdaje sobie sprawę też z twierdzy Wisłoujście, która jest po drodze. Ona jest po drodze, natomiast niestety wszystkie trasy ją omijają. Jeśli udamy się drogą lądową, samochodem czy rowerem, świetną drogą rowerową, która biegnie wzdłuż Alei Majora Henryka Sucharskiego, to przy okazji przypominamy, że jest taka opcja. I warto, tak. To dojedziemy od razu na półwysep Westerplatte. Twierdza Wisłoujście jest jakby troszeczkę
po osi, na uboczu, schowana. Żeby tam się dostać, należy odnaleźć starą drogę, która prowadziła na wybrzeże i później na Westerplatte. To jest ulica ku ujściu, która dalej biegnie do twierdzy Wisłoujście. To jest bruk jeszcze, mało wygodna, że tak powiem. Zachował się stary bruk? Ten bruk jest już powojenny. Natomiast tak, natomiast wzdłuż drogi wciąż stoją samotne słupy telegraficzne, przedwojenne jeszcze, także można podziwiać. W momencie, kiedy na Westerplatte otworzono wojskową składnicę tranzytową, dociągnięto tam telefon i te słupy tam do dzisiaj po drodze na Westerplatte są. W życiu bym nie wpadła na to, żeby się im poprzyglądać, a one mają długą historię. Niemi świadkowie historii, tak. Także nawet jeśli ktoś zna tą drogę, to niechętnie się nią wybierze, bo jest po prostu trudna, jest wyboista, jest dziurawa, szkoda samochodu. Trzeba trochę determinacji, żeby tam dojechać. Ratował nieco prom, który pływał w Nowym Porcie, na Wisłoujście. Prom rewelacyjny nie tylko ze względu na komunikację, ale też historię, bo jest to najstarsza znana nam przeprawa promowa przez Wisłę w Gdańsku, o której informacje mamy już w 1359 roku. XIV wieku. To jest XIV wiek. Dlatego, że tam karczma była? Była karczma, była niewielka osada Wisłoujście, która była osadą rybaków i jednocześnie funkcjonował tam już przynajmniej za czasów zakonnych mistrz ujścia. Człowiek, który pobierał opłaty i kontrolował ruch na rzece. Także ta historia kontroli ruchu, pobierania opłat i jednocześnie też nawigacji przy ujściu Wisły, no jest bardzo stara. Ona przynajmniej sięga krzyżaków, a niektórzy badacze jeszcze nawet sięgają do czasów książąt pomorskich, czyli jeszcze strażnica wcześniej. Strażnica w 1372 roku, doczytałam się. Tam ją założyli krzyżacy właśnie. Tak jest. I ona była związana właśnie z mistrzem palowym. Człowiekiem, który tam pobierał opłaty od wielkości jednostki, wiemy coś więcej o tych mistrzach palowych, czy oni giną w mrokach oprócz historii? Oprócz tego, że był jako urzędnik zakonny, miał czterech pachołków pod sobą, którzy byli jego pomagierami, no to niewiele więcej. Sama strażnica też jest kwestią domysłów, gdzie ona dokładnie się znajdowała. Niestety archeologom nie udało się znaleźć żadnych zrębów tej konstrukcji na obszarze twierdzy Wisłoujście, póki co. To nie jest jeszcze powiedziane, że jej tam nie ma, albo nie było. Że się nie dokopią. Druga sprawa to też fakt, że twierdza Wisłoujście to jest miejsce ogromnych zmian przez stulecia, a niestety ingerencja w ziemię, w grunty może również zniszczyć to, co tam się znajdowało wcześniej. Także w wielu miejscach w Gdańsku mamy do czynienia z taką sytuacją, że późniejsze stulecia doprowadziły do zniszczenia tej wcześniejszej zabudowy. Więc możliwe, że my nigdy tej strażnicy krzyżackiej nie znajdziemy, bo ona zniknęła w czasie budowy Fortu Carré chociażby w XVI wieku. Także to mamy tą wiedzę historyczną, nie mamy tej wiedzy namacalnej jeszcze, ale wiemy, że tam historia sięga przynajmniej zakonu krzyżackiego. Chociaż bez dokumentów, część badaczy, patrząc na kontekst, szuka jeszcze z czasów Świętopełka Wielkiego, pierwotnej strażnicy. To są tak naprawdę wciąż teorie, ale one nie są wykluczone. A tam jest jeszcze początek XV wieku, kaplica świętego Olafa. Tak jest. Możemy coś o niej powiedzieć? To jest ciekawa sprawa, bo kaplica, później kościół Olafa, co ciekawe, kościół od XVI wieku protestancki. Protestanci nie wyznają świętych, także też ciekawa sprawa, że czytamy przynajmniej od XVI wieku już o kościele Olafa. Olafa, bez nie świętego Olafa. To jest zresztą też patron święty skandynawski. Także jest to związane z tymi kontaktami handlowymi ze Skandynawią, które w zasadzie w Gdańsku są notowane od jego zarania. Tak naprawdę możemy sobie powiedzieć, że ci Skandynawowie dominujący na Bałtyku w X wieku musieli tutaj mieć przemożny wpływ na początki Gdańska i to się odbija jeszcze w tym czasie już historycznym, jeszcze też w czasach krzyżackich. Także jak najbardziej. Kościół ten zmieniał wielokrotnie swoją pozycję, swoją lokalizację na twierdzy Wisłoujście. Archeologom udało się odnaleźć przynajmniej dwa miejsca, gdzie ten kościół się znajdował. Także jak najbardziej twierdza Wisłoujście to nie tylko sama opowieść o militariach, ale też o ludziach, którzy tam żyli i osadzie, która się rozwijała u podnóża tej fortyfikacji, która tak naprawdę ją zaopatrywała w żywność, w te podstawowe produkty życia codziennego. Także z tym jest też związana oczywiście kaplica, później kościół Olafa. Przyznaję, że byłam zaskoczona ilością żołnierzy, którzy służyli w twierdzy Wisłoujście, że było ich tak
dużo i może o tym też opowiedzmy, bo to też interesująca historia jest. I te domki, które tam też kojarzymy z twierdzą Wisłouście, myślę, że też są ciekawym tematem. Charles Ogier, który wizytuje Gdańsk w XVIII wieku, pisze o 1000 żołnierzy. Natomiast to jest troszeczkę przesadzona sprawa, to musimy sobie powiedzieć. Czyli Ogier trochę nakłamał. Tak, no lubimy przesadzać. Taka jest natura ludzka, a jeśli w dodatku jeszcze mamy w tym jakiś cel polityczny, to tym bardziej. Ale Ogier z wielką sympatią zawsze pisał o Gdańsku. No, z zamiłowaniem. To jest człowiek, dlatego też ciekawych rzeczy. Tak, przewodnicy uwielbiają zapisał tego człowieka, bo po pierwsze nie tylko no, wiele ujawnia, odkrywa, ale no, też pisze z taką miłością o Gdańsku. Tak, jest zachwycony. Tak jak każdy przewodnik. Także my się utożsamiamy z tym człowiekiem. No ale musimy mieć w sobie gdzieś trochę obiektywizmu. Musimy próbować jednak szukać tych faktów, tych danych. Także jeśli chcemy spojrzeć na załogę twierdzy, oczywiście ona ulegała zmianom, ale w takich najlepszym czasie pokoju oczywiście, no to możemy liczyć tutaj ponad 300 żołnierzy załogi, artylerzystów, piechoty. Przynajmniej dwa plutony piechoty zawsze stacjonowały na twierdzy Wisłouście do jej obrony bezpośredniej. Także mówimy tutaj o czasach pokoju tak naprawdę, czyli momencie, w którym Gdańsk no, płaci tym żołnierzom codziennie, bo to są żołnierze zawodowi, natomiast no, oni sami tylko generują koszty tak naprawdę. Wojna to oczywiście czasy zaciągu, sypania dodatkowych umocnień, no i oczywiście wzmacniania też załogi. Także twierdza Wisłouście jest świetnym przykładem, mówiąc o tych żołnierzach, wyjątkowego statusu, jaki Gdańsk miał w Rzeczpospolitej. Jesteśmy w mieście, które do w zasadzie aż rozbiorów zachowa prawo utrzymywania własnych fortyfikacji i prawo do obsadzania tych fortyfikacji własną załogą. To jest coś, co wywodzi się jeszcze z tych czasów feudalnych, z Europy średniowiecznej, ale ta Europa XVI-wieczna, zwłaszcza już XVII-wieczna, idzie w kierunku no, monarchii absolutystycznych, idzie w kierunku centralizacji i tak naprawdę ta feudalna Europa się kończy. Polska jest ewenementem na tym obrazku, jest mocno zdecentralizowanym organizmem politycznym, natomiast niemniej jednak widać też i u królów polskich pewne dążenia do konsolidacji władzy. Jednym z takich kroków było pozbawienie miast możliwości budowy własnych fortyfikacji, albo przynajmniej obsadzania tych fortyfikacji załogą królewską chociażby. Gdańsk z racji swojej pozycji utrzymał to prawo jako chyba jedyne takie miasto w całej Rzeczpospolitej. Twierdza Wisłouście jest tego najlepszym świadectwem. I tu znikamy na chwilę, wracamy za moment. Młodzi korzystający ze smartfonów zwykle używają, zauważyłam, że jak piszą, to używają kciuków. Ja jeszcze tak nie potrafię. Mnie wystarczy palec wskazujący, ale myślę, że Państwu też wystarczy jeden paluszek, żeby cały świat stanął przed Państwem otworem. Minuta ze smartfonem, zapraszam. Jak edytować kontakt, jeżeli zmienił się numer telefonu u naszego kolegi czy koleżanki, bądź źle zapisaliśmy numer? Wchodzimy do ikonki z telefonem. W momencie, kiedy jesteśmy w kontaktach, znajdujemy osobę, w tym wypadku będzie to Barbara Majewska, i numer telefonu jest 501 236 984. Powiedzmy, że jest to nieprawidłowy numer, w związku z tym możemy edytować kontakt i w tym momencie, klikając na ten numer, możemy poprawić, kasując go takim znaczkiem z X-em, może być to strzałka, zawsze w lewą stronę będzie to strzałka. Wykasowujemy i poprawiamy nie 984, a 985. Opcją zapisz zapisujemy numer poprzez naciśnięcie klawisza. Kontakt Barbara Majewski został zapisany.
już jesteśmy ponownie. Ja chciałabym Cię, Filipie, zapytać o coś, co jest dosyć intymną historią, a z drugiej strony zastanawiającą. I zapewne domyślasz się, o co będę pytać. Twierdza Wisłouście, załoga, o której Charles Ogier pisał, że 1000 osób, ale wiadomo, że tam tych osób było 300, ale nie znaleziono żadnej toalety. Latryn nie było? No to jest ciekawa sprawa. To jest, Michałek, to jest ciekawostka. Jest to rzecz ważna, kluczowa. Dla archeologów bardzo ważna, prawda? Dla archeologów jest to skarbnica wiedzy przede wszystkim. Dokładnie. No powiedzmy sobie wprost, że zawsze w latrynach człowiek zostawia najwięcej. A to grzebienie, a to buty, bo przecież dokładnie. Różne rzeczy w latrynach znajdowano. Także ewenementem, jeśli chodzi o nasz stan wiedzy o twierdzy Wisłouście, jest brak konkretnych informacji na temat toalety. Najprawdopodobniej funkcjonował, znaczy najprawdopodobniej znamy kanał, który przepływa przez dziedziniec Fortu Carré, który ma swoje i wpust i wypust od strony Wisły. Tam przepływając będziemy mogli zobaczyć sobie właśnie ten fragmencik. Dobra. Czyli kanał ten był zasilany prąd, w tym kanale no, miał zasilenie z Wisły, także była to płynąca woda. No i bieżące. Najprawdopodobniej był to właśnie ustęp. Swoiste nie było gdaniska, czy tym podobnych rzeczy, to wszystko to jest jeszcze średniowiecze. Natomiast trzeba było sprawy gdzieś załatwiać. Więc najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia z założeniem kanału toaletowego, który był samoczyszczący się dzięki siłom Wisły. Nie ma żadnych latryn, co ciekawe. To jest bardzo. Nie ma nic dla archeologów, przynajmniej w tym przypadku. Tak, jest nie to ma rzecz latryn. Niebywała. Także o ile znaleziono wiele ciekawych rzeczy na twierdzy Wisłouście. Co na przykład? No przede wszystkim. Poszperajmy trochę w tych skarbach, które tam odkryto. No moim zdaniem jednym z ciekawszych odkryć było przede wszystkim stwierdzenie brzegu morskiego, który przebiegał przez środek Fortu Carré, czyli przez sam środek twierdzy Wisłouście. To wydaje się teraz niewiarygodne. Najprawdopodobniej jest to fragment umocnionego brzegu głazami narzutowymi. Także jest to związane z funkcjonowaniem samego ujścia, umacnianiem prawdopodobnie tego ujścia poprzez odpowiednie główki, odpowiednie kierownice, które miały kierować nurt rzeki, utrudniać zamulanie się tego ujścia. No i jednocześnie prawdopodobnie też funkcjonowaniem pewnej zabudowy, która się tam znajdowała. Myślę tu o latarni morskiej, przy czym ta latarnia XIV-wieczna, jeśli tam taka znajdowała się, musiała być drewniana. I te średniowieczne drewniane latarnie bardziej przypominają szubienice niż tak, latarnie. To pamiętam ryciny, pamiętam także ryciny. To są takie rzeczywiście tak wyglądają. Taki stelaż z koszem, z podwieszonym koszem, dokładnie płonącym. To są nabieżniki tak naprawdę. Można powiedzieć, że nie tyle latarnie, co nabieżnik, czyli musiały być przynajmniej dwie takie latarnie, które musiały się zejść swoim światłem, żeby sternik, szyper wiedział, że obrał odpowiedni kurs. Także trzeba zakładać, że tych latarń tam było więcej. Takich blis, czy raczej nabieżników. Jasne. W tle, proszę Państwa, otwiera się kładka nasza gdańska. To taki szczególny moment. Jak to opowiadałeś, jeden z turystów, których oprowadzałeś po Gdańsku, zmierzył. I ile trwa otwieranie kładki? 2 minuty 37 sekund. Skrupulatnie. Także bardzo policzone. Jeden z turystów mnie sprawdził, miał stoper. Chciał sprawdzić prawdomówność i zmierzył 2 minuty 37 sekund. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, Filipie, a propos twierdzy Wisłouście. Ona jest zbudowana na bardzo ciekawym podłożu, na skrzyniach, dobrze pamiętam? Kaszycach. Tak. Na kaszycach. Dokładnie. Opowiedz trochę o tym, bo to też fascynujące jest. No, aby osadzić dobrze tak ciężką konstrukcję, bo Fort Carré, który stoi na kaszycach, to jest przede wszystkim konstrukcja murowana, na którą położono płaszcz ziemny. Także to jest ogromna waga. Tak więc, aby stabilnie osadzić całość, stworzono system kaszyc ustawionych jedna na drugą. Co to jest ta kaszyca? To jest skrzynia. Dębowa skrzynia, która jest wypełniona ziemią, kamieniami. Czyli tak naprawdę można powiedzieć system skrzyniowy. To jest jedna z najstarszych metod fundamentowania, zwłaszcza wałów. Takie metody skrzyniowe pojawiają się już we wczesnym średniowieczu. Takie fundamenty skrzyniowe, czy rdzenie skrzyniowe stwierdzono chociażby w wale Grodu Gdańskiego, obok którego sobie tutaj przepływamy. Po naszej lewej stronie zamczysko,
czyli dawny Zamek Krzyżacki, a w rzeczywistości pierwotnie jeszcze Gród Piastowski, fundowany tutaj przynajmniej w połowie XI wieku. I tu archeolodzy znaleźli takie skrzynie, wypełnione głazami, ziemią i to tworzyło trzon całego wału. Także jest to tak naprawdę technologia, technika stara jak świat, chciałoby się powiedzieć. Wykorzystana też pod same podwaliny fortu Carré, czyli czterech bastionów fortu kwadratowego. Jedna postawiona na drugiej. I tak to wygląda, to taka metoda. Natomiast ja mam jeszcze jedną prośbę do Ciebie, bo ja myślę, że Panie to szczególnie lubią takie historie, bo w tle twierdzy Wisłoujście jest też nieszczęśliwa miłość do córki komendanta, dobrze pamiętam? To jest i że legenda. Podobno ten, który się zakochał, biedaczysko, to pojawia się na twierdzy Wisłoujście, na terenie twierdzy. Ja powiem tak, to jest historia, którą rozpropagowali przewodnicy twierdzy Wisłoujście. Ale jest bardzo smaczna, uważam. I co więcej, poniekąd biorę w tym udział, ponieważ również przez lata byłem przewodnikiem po twierdzy Wisłoujście, więc nie uciekam od tej odpowiedzialności. Natomiast jest to pewne ubarwienie opowieści. Faktycznie, no, jeśli chodzi o kobiety na twierdzy Wisłoujście, to przynajmniej oficerowie mogli mieszkać z rodzinami. Także żeby zmiękczyć troszkę tą twardą opowieść o wojskowości, o żołnierzach, dodano tutaj taką swoistą opowieść o miłości nieszczęsnej córki komendanta twierdzy Wisłoujście, czyli jednego z najważniejszych ludzi w Gdańsku, do jednego z oficerów, który zmuszony został do odrzucenia zalotów córki z racji, że byłby to mezalias. Chyba go przeniesiono, prawda? Został przeniesiony. To zależy, który przewodnik opowiada. Tak. Także generalnie rzecz biorąc, sumując całą tą legendę, kończy się to nieszczęśliwie rzuceniem się tej córki w falę, w nurt Wisły z powodu nieszczęśliwej miłości, niespełnienia się w miłości. Z tego też powodu co jakiś czas w kazamatach fortu Carré można usłyszeć zawodzenie. Tej nieszczęśliwej. Białej damy, czyli tak. Właśnie owej nieszczęśliwej. Ale ja słyszałam, że to było też tak, że kiedy po kilku latach tenże ukochany wrócił i okazało się, że ona nie żyje, popełnił samobójstwo i że jego duch też pojawia się w twierdze. No i tutaj zaskakująco może nam się kojarzyć to z pewną grecką tragedią. I taka jest tak naprawdę inspiracja całości. To jest druga część legendy. Natomiast od razu muszę zaznaczyć, uprzedzić wszystkich widzów, że jest to opowieść. Jest to opowieść, ale jakże smaczna. Ale no, lubimy opowieści. Czasami, tak, czasami i tworząca klimat usłyszeć, miejsca. I myślę, że baśń, tak. Do tego miejsca, które kojarzy się z obronnością, no i z zarabianiem pieniędzy, bo o tym rozmawialiśmy, dochodzi wątek romansowy, proszę Państwa. I ja o nim bardzo pamiętam, bo bardzo mi się ta opowieść podobała. Możemy określić, w jakim wieku to było. To jest XVII, XVIII, XVII wiek. Stara historia z XVII wieku, też do zapamiętania. Przy okazji skojarzeń z miejscem, które dziś odwiedzamy. Płynąc do twierdzy Wisłoujście i do Szańca Zachodniego, serdecznie Państwa pozdrawiamy. Następną powieść, którą bym chciała polecić, tym razem nie polskiej pisarki, tylko niemieckiej, pani Charlotte Link, która jest bardzo znana w Europie, autorka 17 powieści, przede wszystkim świetnych thrillerów psychologicznych, z których część została zekranizowana i nagrana. Ale oczywiście znowu pragnę Państwa zachęcić do sięgnięcia po jej historyczną, jedyną historyczną powieść. I jest to książka pod tytułem Czas burz. Również wielotomowa. Na razie w Polsce ukazały się pierwsze dwa tomy, czyli Czas burz i drugi tom, który ukaże się teraz, z tego co sprawdziłam w internecie, pod tytułem Dziki Łubin. Powieść jest historyczna i pokazuje losy rodziny Dambergów, którzy zamieszkują Prusy Wschodnie. I zaczyna się od przededniu I wojny światowej, od zabójstwa Ferdynanda, cesarza Ferdynanda, i opowiada losy
przede wszystkim jednej kobiety. Główną bohaterką jest tutaj Felicja, młoda dziewczyna, pochodząca z bardzo bogatej rodziny, nie interesująca się kompletnie polityką, żyjąca beztrosko i radośnie, która zakochuje się w młodym Maksymie, który interesuje się w przeciwieństwie do niej polityką i zaczyna być socjalistą, zaczynają go interesować sprawy, które się dzieją poza granicami Niemiec. I dalsze losy tej historii toczą się na kartach książki i są bardzo ciekawe, ponieważ Felicja w wyniku różnych perturbacji przemierzać zaczyna razem z wybuchem I wojny światowej różne kraje, poprzez właśnie Niemcy, poprzez Prusy, poprzez ląduje w końcu w Rosji, gdzie dotykają ją pierwsze porywy rewolucji rosyjskiej. Nie każdy może polubić główną bohaterkę, chociaż czytając ją, na pewno nasunie się Państwu podobieństwo jej do książki Margaret Mitchell Przeminęło z wiatrem. To jest tak samo silna osobowość, jak silną osobowością jest oczywiście bohaterka Przeminęło z wiatrem. Nie każdy może ją polubić, bo jest jednocześnie bardzo ambitną, z młodej dziewczyny robi się ambitną młodą kobietą, ale również tak zwaną egoistką. I nie każdy lubi takie postacie historyczne, ale jest to bardzo ciekawa, malownicza powieść. Poza tym jest to powieść wielowątkowa, wobec tego również jest tutaj kilka bardzo fascynujących postaci, przede wszystkim mężczyzn, którymi Felicja, główna bohaterka, dominuje i manipuluje jak tylko może, wykorzystując swoją niezaprzeczalną urodę. Bardzo ciekawy obraz epoki I wojny światowej do czasów 30. XX wieku. Świetna lektura, a jeśli się Państwu spodoba, to bardzo polecam drugi tom. Właśnie tak jak mówię, ukaże się 14 października, Dziki Łubin, który będzie dotyczył może już nie Felicji jako głównej pierwszoplanowej bohaterki, tylko jej córki Belli. Polecam. Proszę Państwa, mamy tutaj najlepszy widok na twierdzę Wisłoujście, czyli widok z rzeki, z samej Wisły, a przede wszystkim widok na najstarsze zabytki twierdzy, czyli na wieżę zwaną latarnią, która dominuje na całym obszarze. To jest wieża z 1482 roku, najstarszy element twierdzy i kolejne fazy rozbudowy całej fortyfikacji. Natomiast stojąc na rzece mamy niepowtarzalną okazję zobaczyć również coś, czego nawet zwiedzający twierdzy Wisłoujście nie będą w stanie dojrzeć, czyli tak zwaną furtę wodną. Widzimy przede wszystkim przed nami dwa bastiony fortu Carré, czyli fortu kwadratowego. To są te ceglane, masywne, horyzontalne bastiony, które są przykryte warstwą ziemi na szczycie. Każdy z nich ma swoją unikatową nazwę. Ten po naszej lewej stronie to jest bastion artyleryjski. Brał na siebie pojedynki artyleryjskie z ewentualnym wrogiem, który chciałby wedrzeć się do Gdańska przez rzekę. Natomiast ten bastion przed nami to tak zwana furta wodna. I świetnie można zobaczyć właśnie w czole tego bastionu ową furtę, czyli zamurowane drzwi z kamiennym obramowaniem. Tu się znajduje teraz po naszej prawej stronie. I furta wodna służyła do komunikacji ze statkami, ponieważ twierdza Wisłoujście oprócz funkcji militarnych pełniła funkcje gospodarcze. Przede wszystkim należało opłacić tutaj cło, czyli znajdowała się komora celna. Statek musiał się zatrzymać przy twierdzy, dokonywano inspekcji towarów, sprawdzano zgodności z listą przewozową i na podstawie tego później płacono właśnie cło. Także trzeba było wejść na pokład jednostki. Taka komunikacja odbywała się właśnie za pośrednictwem owej furty, która jest teraz przed nami. To zobaczymy tylko i wyłącznie właśnie od strony wody. Furta wodna jest zaślepiona, ponieważ jest to osłabienie
czoła bastionu. Szybko okazało się, że no, mamy również problemy z wodą, a z racji, że twierdza się rozbudowywała już w 1626 roku, powstał znacznie rozleglejszy szaniec wschodni, który otoczył cały ceglany rdzeń ziemnymi bastionami. Wówczas komunikacja ta przeniosła się właśnie na bastiony szańca wschodniego. Także furta wodna to jest swoisty ewenement i w zasadzie możemy to zobaczyć tylko właśnie z naszej perspektywy. Stąd bierze się sama nazwa bastionu, czyli bastion furta wodna. Podpływając troszeczkę bliżej, świetnie możemy też zobaczyć samą konstrukcję bastionu Fortu Carré. To jest fortyfikacja już nowożytna. W konstrukcji, w szkole nowowłoskiej, co też jest ciekawe, o ile najstarsze bastiony w Gdańsku, jeszcze w centrum, powstawały w szkole starowłoskiej, są to pierwotne bastiony w tej najstarszej szkole, o tyle już druga połowa XVI wieku przynosi zmiany. Pojawiają się bastiony nowowłoskie w Europie i w Gdańsku jako pierwszy taki przykład to właśnie cztery bastiony Fortu Carré. Artyleryjski, furta wodna, ale także dwa po drugiej stronie, które znajdują się od strony lądu, od wschodu, czyli bastion Ostroruk i bastion południowo-wschodni. Przede wszystkim te bastiony cechuje ostry kąt czoła, czyli widzimy tutaj, że czoła murowane, co ciekawe, te czoła mają również 5 metrów grubości litego muru, aby być wytrzymałe na ogień wrogiej artylerii, ale oprócz tego również posiadają tak zwane uszy. To świetnie widać na przykładzie właśnie bastionu Furty Wodnej po raz kolejny. Widzimy, że skraj bastionu ma taki charakterystyczny występ w postaci ucha. To ucho chroni boczne działobitnie barkowe, które miały za zadanie ostrzeliwać przedpole samego bastionu, czyli ten obszar, gdzie my się znajdujemy. Dzięki temu, że ucho zasłania nam te boczne barkowe działobitnie, one są niewidoczne, są bezpieczne przed zniszczeniem od ognia przeciwnika gdzieś tam daleko z przedpola. Natomiast jeśli przeciwnik dostawał się bezpośrednio przed sam bastion, pojawiał się problem martwego pola. Armaty, czy nawet żołnierze, którzy się znajdują na bastionie, nie mają możliwości dosięgnięcia swoim ostrzałem przeciwnika, który znalazłby się bezpośrednio przy samym bastionie. Proszę Państwa, twierdza Wisłouście jest dużo większym zabytkiem, niż by się to mogło wydawać, bo my już za chwilę wejdziemy do jej wnętrza. Mało na razie jest to czytelne, ale tutaj już po naszej lewej stronie i po prawej stronie znajdują się dwa bastiony. Bastion Wiślany i bastion Bielnik. My stoimy przed zewnętrzną fosą do szańca wschodniego, a przejdziemy za chwilę po moście, który przypomina nam, rekonstruuje dawne obronne mosty do twierdz. Także zapraszam. Jesteśmy już, proszę Państwa, wewnątrz twierdzy na szańcu wschodnim. Ta część jest objęta obszarem ochrony, jest to obszar Natura 2000, o czym nas chociażby informuje tutaj znak. Natomiast jesteśmy na starej XIX-wiecznej drodze, Stara Twierdza, a adres samej twierdzy Wisłouście to ulica Stara Twierdza 1. Także kasztanowce, które wciąż tutaj rosną, pamiętają jeszcze czasy rozbiorów. Widzimy również wnętrza remis artyleryjskich, które znajdują się już na bastionach szańcu wschodniego. My już jesteśmy w wewnętrznej części twierdzy. To jest fosa Fortu Carré, czyli fortu kwadratowego. Tego najpiękniejszego. Tak jest. To jest fort, który powstaje u schyłku XVI wieku do 1602 roku. Przed nami dwa bastiony. Bastion południowo-wschodni przed nami. Tak? Tam dalej w tle po prawej bastion Ostroruk. Schowany jest artyleryjski, bo jest bliżej Wisły. Tak, tak? On tam jest po drugiej stronie. I furta wodna jest tam z naszej prawej. Furta wodna, którą oglądaliśmy od strony Wisły, te drzwi w obramowaniu kamiennym. Dokładnie. To. No tu świetnie widać tak. Po pierwsze, że są to murowane obiekty. Jak już wspominałem, czoło tutaj ma 5 metrów grubości, także to są solidne konstrukcje. Ostre załamanie czoła, czyli widzimy, że ten bastion jest taką ostrogą, jest pięcioboczną ostrogą. Doskonale widać to z góry. Z powietrza. Na zdjęciach także z powietrza. Koniecznie najlepiej sobie polatać nad twierdzą Wisłouście. Wnętrze wypełniają kazamaty, czyli składy na amunicję, na sprzęt wykorzystywane przez obrońców. Wnętrze chronione szeroką kurtyną, która biegnie od bastionu do bastionu. Dzisiaj przez fosę, którą widzimy, jest przerzucona grobla. Natomiast w dawnych czasach był to most zwodzony. Tak jest, to widzimy przed nami.
Także trzeba było dostać się przez most zwodzony, no i przed samą bramą wchodziliśmy w pole rażenia tych barkowych działobitni, bo każdy z tych bastionów ma również barki, które są schowane za uszami. To możemy zobaczyć świetnie tam po naszej lewej stronie. Widać fragmencik bastionu Furty Wodnej. Widzimy ucho właśnie akurat za jednostkami Straży Granicznej i Służby Celnej. Widzimy ucho bastionu i za tym uchem znajdują się, przynajmniej jedną widać, działobitnię barkową. Ona jest mocno schowana, bardzo ciężko to wypatrzeć, po to, a właśnie, żeby ona nie mogła być zniszczona przez przeciwnika. Natomiast każdy, kto próbowałby się tu kręcić gdzieś w okolicy fosy, tak jak my, no to nagle dostaje się pod ostrzał boczny takich działobitni barkowych. Czyli ten obrońca, który jest u góry na bastionie, ma już problem, żeby nas zobaczyć. Ale wówczas ukazujemy się tam w tych działobitniach. Tu po naszej lewej stronie, a tam po prawej stronie zaślepione póki co jeszcze działobitnie bastionu Ostroruk. Czyli my jesteśmy teraz z dwóch stron flankowo ostrzelani. To jest właśnie geniusz myśli nowożytnej i typowe elementy bastionów szkoły nowowłoskiej. Ale tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że twierdza Wisłoujście jest zabytkiem epokowym. Mamy tutaj wiele warstw. Zachwycamy się XVI-wiecznym fortem nowowłoskim, ale tam wewnątrz mamy wieżę, która jeszcze jest średniowieczna, która wieża, w dodatku która miała różne zwieńczenia, hełmy. Mhm, dokładnie. No dziś mamy taką rekonstrukcję średniowieczną z blankami. To jest taka forma przypomnienia, że jest to średniowieczna wieża, ale była ona z czasem zwieńczana kolejnymi innymi hełmami. Był renesansowy, był barokowy, był neogotycki, który spłonął. Był zegar. Zegar był mniej więcej tak jak nieco teraz poniżej, pod tarasem widokowym. Z tej strony? Od południa, tak. Ten zegar wychodził na Wisłę od naszej południowej strony. Jasne. Właśnie. Wskazywał, ułatwiał przede wszystkim synchronizację chronometrów na pokładach, czyli wszystko znowu związane z nawigacją, bo historia twierdzy Wisłoujście to historia również nawigacji, oznaczania dróg wodnych, ale też właśnie synchronizacji chronometrów. Z tym oczywiście związana jest też historia latarni morskich w Nowym Porcie, ale to już jest zupełnie, zupełnie inna historia. Także tu jest tyle historii do opowiadania, że nic tylko do twierdzy przyjeżdżać, bo jest tu pięknie, ale jest tu też moc historii. Oczywiście dzisiaj jest to oddział Muzeum Gdańska, także koniecznie w sezonie trzeba odwiedzić. Ale teraz też możemy z zewnątrz to obejść. Jak najbardziej. Szaniec wschodni, po którym stąpamy, jest dostępny przez cały rok. Na Fort Karenie wyjdziemy, ponieważ jest to miejsce zimowania nietoperzy. Tak, i one muszą mieć święty spokój. Tak. Muszą się spać do wiosny. Także żadnych remontów, żadnych prac. Tam teraz bawią się nietoperze, a w sezonie bawią się turyści. To na koniec naszego spotkania z twierdzą Wisłoujście mamy cymesik. Smaczek. Cymesik, tak ty jest. Mówisz. Smaczek. Jesteśmy przed bramą do Fortu Carré, 1602, data nad nami, natomiast tutaj rewelacją jest, że są to oryginalne zachowane wrota do twierdzy. Czyli wchodząc na twierdzę Wisłoujście, można przejść przez te same oddrzwia, jakie były tutaj od samego początku. Co więcej, po badaniach architektonicznych i chemicznych udało się również stwierdzić pierwotny pigment, kolorystykę tych drzwi, które zachowały się aż do naszych czasów. Także jest to absolutny ewenement i pokazuje nam to trwałość, z jaką te wrota wykonano. Natomiast, proszę Państwa, sama twierdza ma dużo więcej do zaoferowania. A to, co ja zawsze powtarzam wszystkim gościom i turystom odwiedzającym twierdzę Wisłoujście, jeśli ktoś kiedyś chciałby przeanalizować historię Rzeczpospolitej albo chciałby przeanalizować historię zmian w dziedzinie wojskowości od średniowiecza do XX wieku, jak te wszystkie fortyfikacje się zmieniały i ewoluowały, to po prostu wystarczy, żeby przyjechał na twierdzę Wisłoujście i tutaj wszystkie te zmiany, całą tą historię w pigułce, w soczewce zobaczy i pozna właśnie w twierdzy Wisłoujście w Muzeum Gdańska. Oryginalne drzwi, które jak powiedziałeś mi przed chwilą, były biało-czerwone. Tak, one zmieniały swoje barwy, a skąd ta bieli czerwień? Nam się kojarzy Polska. Patriotycznie, natomiast tak. Przede wszystkim chodzi tutaj o pragmatyzm. Cała twierdza była na czerwono, nie tylko z racji, że jest to cegła, ale ona była w dodatku, co dzisiaj wiemy po badaniach, malowana na czerwono. Także podkreślano tą czerwień. W dodatku jeszcze wnętrza, ściany wewnątrz kazamat również były wymalowane na czerwono.
W ten sposób przeciwnik, obserwując fortyfikację, nie był w stanie stwierdzić, czy tam ktoś za tymi działobitniami czy strzelnicami się znajduje, czy nie. To jest kwestia pragmatyczna. No i oczywiście jeszcze symbolika, bo czerwień, czerwony kolor był najdroższym do uzyskania, więc jest to słowem manifestacja bogactwa. Zamożności i bogactwa gdańszczan. Witam wszystkich serdecznie w kuchni kuchareczki Janeczki. Dzisiaj przygotowałam Wam bardzo smaczne piersi w zupie cebulowej Knora. Do tego potrzebne są dwie piersi. Pokroiłam je na takie mniejsze kawałki. Pieczarki, 30 deko pieczarek pokrojonych w talary i podsmażonych na odrobinie oleju. Sucha zupa cebulowa Knora. Ser żółty. I śmietana kremówka, 30 albo 36%. A co tam? Będziemy sobie żałować. Jak szaleć, to szaleć. Także bierzemy się do roboty. Ja już wcześniej wysmarowałam sobie masłem żaroodporne naczynie, w którym będę układała właśnie te piersi. Piersi obtaczam w suchej zupie cebulowej, koniecznie Knora. Inna zupa, daje słowo, nie nadaje się. Pewnie Knor będzie chciał mi zapłacić coś za ich reklamę, ale ja podziękuję. Oni i tak mają pyszne rzeczy, także na pewno wykorzystujemy właśnie tą suchą zupę cebulową Knora. Układamy piersi jedna obok drugiej. Tą potrawę robi się bardzo, bardzo szybko. Też można ją zaserwować w czasie uczty jakiejś rodzinnej, spotkania towarzyskiego. Proszę, jedna paczka tej zupy cebulowej wystarcza nam na całe takie danie. Nie używamy do tego jajka, broń Boże. Dokładnie, wymieszamy. Proszę, piersi już są ułożone w żaroodpornym naczyniu. Teraz na to kładę pieczarki. Podsmażone, bez cebuli, posolone odrobinę i popieprzone. Grzybek tu, grzybek tam, a pieczarki zamaznam. Tu borowik, a tam ryc, a zajączek kic, kic, kic. Tu borowik, a tam ryc, a zajączek kic, kic, kic. Proszę. Nawet zdążyłam zaśpiewać pioseneczkę i wszystko rozłożyć równomiernie. Teraz na tą pierś i pieczarki wylewamy kremówkę. Nie tak, żeby to pływało nie wiadomo jak, ale tak o, polać ten, ta śmietana zetnie się w taki twarożek pod wpływem ciepła i będzie to się znakomicie komponowało. I teraz kładziemy ser. Najlepiej właśnie jak kupimy sobie ser pokrojony, to układamy warstwami jeden obok drugiego. I potrawa zaraz będzie gotowa. Za chwilę włożymy to, jak już ser położę, włożymy to do piekarnika. O, można tak, może. Piersi są mało kaloryczne, ser trochę bardziej, także wyrównały się nam kalorie. I teraz tą potrawę wkładamy do piekarnika na 170 stopni, góra-dół z termoobiegiem na jakieś 35 minut. Spotykamy się za 35 minut. Minęło z 35 minut. Nasza pierś w zupie cebulowej Knora gotowa. Wygląda znakomicie, a gdybyście jeszcze czuli ten zapach, to jest po prostu poezja. Spróbujemy ją zaraz. Ona jest pod taką cebulową pierzynką. Także te pieczarki razem tutaj z tą śmietanką. Zapach niesamowity. Mmm.
To jest po prostu fantastyka. Substrykujcie, jeżeli chcecie też poznać te smaki. Do zobaczenia. Słuchajcie, proszę bardzo, bierzcie to na stół i substrykujcie. Filip Popek, przewodnik, archeolog, pasjonat. Ja myślę, że to jest coś, co dobrze o Tobie opowiada, to słowo. Ale masz jeszcze jedną pasję. Są to spotkania z seniorami i to jest opowiadanie o historii Gdańska, o miejscach w Gdańsku, o miłości do Gdańska, bo to chyba tak działa, prawda? Tak, dokładnie. To znaczy, można powiedzieć, że zgłębiając dzieje Gdańska, szybko odkryjemy, że wielka historia pisana była tutaj nie tylko przed wiekami, ale też i wczoraj, albo przedwczoraj. No myślę tu oczywiście o wybuchu II wojny światowej, o czasach wolnego miasta Gdańska, ale myślimy o odbudowie, wielkim dziele odbudowy Gdańska. Myślimy też o 80 roku, o sierpniu. O strajkach. O grudniu 70. Myślimy o grudniu, myślimy o Stoczni Gdańskiej, o Solidarności. I to są rzeczy, które działy się przedwczoraj, można powiedzieć. Tak. Więc obcowanie z tą historią, oprowadzanie ludzi, którzy sami brali w tym wszystkim udział, jest... Którzy są jej częścią. Niepowtarzalnym doświadczeniem. Dokładnie. To jest taka żywe świadectwo historii. Także mamy luksus, że ja mam luksus, że mogę obcować na żywo z tą historią. Także może to jest taki podstawowy powód, dlaczego uwielbiam pracę z seniorami, uwielbiam też pracę z uniwersytetami trzeciego wieku, bo można po prostu, co może zabrzmieć dziwnie, ale ja mogę się czegoś nauczyć. Wiedza z książek jest ważna, wiedza naukowa, my musimy się opierać na faktach, no bo historia jest nauką. Natomiast niemniej jednak człowiek oprócz rozumu posiada również serce. I poznanie historii tej subiektywnej, tej emocjonalnej, czyichś wspomnień jest równie ważne, moim zdaniem. Jeśli nie ważniejsze. Jeśli nie ważniejsze, dokładnie. Jak czytanie i studiowanie faktów, szczegółów. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy ludźmi, a wydarzenia dzieją się często, bo motywują nami emocje. Więc jeśli poznamy emocje ludzi, którzy brali udział w tak wielkich wydarzeniach, mamy całość? Jak strajki, to możemy się przybliżyć do tego rzeczywistego obrazu historii. I na tym polega chyba cała radość w pracy przewodnika, jeśli może obcować z tą żywą historią. Dostaje zwrotną. Tak, chyba dokładnie. Można powiedzieć, prawda? Także tak mogę wytłumaczyć się z tej swojej działalności z seniorami. Przyznam, że dużo mi w tym też pomógł fakt bycia członkiem koła przewodników PTTK w Gdańsku. Fantastyczni ludzie. Powiem, że to właśnie w tym kole nauczyłem się tej transgresji międzypokoleniowej, bo w kole przewodników PTTK są ludzie, którzy zakładali to koło w 1952 roku. Są ludzie, którzy pamiętają sortowanie cegieł na zniszczonym Gdańsku. Są ludzie pamiętający strajki. No i jestem też ja. I są ludzie z miłości. Wszyscy tam są z miłości. I co ciekawe, dzięki tej temu współwystępowaniu tych wszystkich pokoleń naraz, a wszystkich nas łączy miłość do Gdańska, nauczyłem się, że jest to wartość nieoceniona. Jak głosi motto koła zresztą, niech miłość do Gdańska idzie w pokolenia. I mi te pokolenia starsze przekazują właśnie całą tą miłość, a ja mam plan przekazywać ją dalej. Dobrze. Czy tu pojawi się ktoś, kto jest dla Ciebie szczególnie ważny w tej opowieści? No, muszę powiedzieć, że tutaj w naszym kontekście twierdzy Wisłoujście historia współpracy z seniorami w Nowym Porcie i w okolicy i też w twierdzy zaczęła się od jednego telefonu. Tak? Zadzwonił do mnie pan Felix Bąk, który jest człowiekiem, który zrzesza byłych pracowników w Nowym Porcie, zwłaszcza CPN-u dawnego, dzisiaj jest to Orlen, tak zwana grupa naftowa, jak lubimy wspominać, poszukiwał przewodnika, który
oprowadziłby ich po szańcu zachodnim twierdzy Wisłoujście, czyli tym szańcu na terenie Nowego Portu, bo okazuje się, że na tym szańcu funkcjonowała baza paliwowa. No tak. Ten szaniec zniknął jeszcze w zasadzie z końcem XIX wieku i pojawia się coś zupełnie innego. I co więcej, ta baza paliwowa jako CPN numer 1 w Gdańsku będzie funkcjonowała aż do lat 90. Okazało się, że miałem okazję poznać ludzi, którzy spędzili znaczną część swojego życia właśnie w tej bazie paliwowej. I dla nich hasło szaniec zachodni ma zupełnie inne znaczenie. Nie kojarzą tego z dziełem rogowym czy półbastionami, a kojarzą to z własnym życiem, ze swoją pracą, ze zbiornikami, które tam funkcjonowały. I co ciekawe, grupa ta oświeciła mnie, że jest to równie ważna część historii szańca zachodniego, a co za tym idzie też twierdzy Wisłoujście. Przekonałem się, zgłębiając tą historię, studiując dzieje bazy paliwowej, że Gdańsk na przełomie XIX-XX wieku, ale też po wojnie, był ogromną bazą paliwową. Wielkim kombinatem zbiorników i też przemysłu związanego z przetwórstwem. Czyli nie tylko rafineria, ale też miejsca, które... Tak, tak, składowania tych wszystkich funkcjonowały towarów. Funkcjonowały w tym kontekście. Dzięki temu zaczęła się cała przygoda z seniorami tutaj z grupy naftowej, seniorami z Stowarzyszenia Przywracania tej pamięci na szańcu zachodnim, tej historii bazy paliwowej. No i to jest takie moje małe odkrycie. Uważam, że dzisiaj jesteśmy w przeddzień wielkich zmian na szańcu zachodnim. Tak. Uważam, że ten teren musi zostać przywrócony mieszkańcom. Musi być też przywrócona pamięć po szańcu, po bastionach, ale w tym wszystkim też musimy zawrzeć tą opowieść o zbiornikach, które się tam znajdowały, które w czasie Wolnego Miasta Gdańska należały do Polskiego Towarzystwa Eksportu Ropy. Mhm. To jest miejsce, gdzie cumował pancernik Schleswig-Holstein przed wybuchem wojny. Takie wielkie wydarzenia. A co więcej, przez kolejne dekady po wojnie cały czas funkcjonujący zakład. To jest część życia ludzi, którzy wciąż chcą i mogą o tym opowiadać. To jest wielka wartość. Dlatego zaangażowałem się w ten projekt i uważam, że należy się w tej naszej historii też miejsce właśnie dla ludzi, którzy pamiętają bazę paliwową, a nie koniecznie bastiony i szaniec zachodni. Znaczy, że bastiony pamiętają i szaniec zachodni pamiętają i to wszystko jest w ich głowach, ale tworzą nową historię, historię dwudziestowieczną, tak, która jest tak również interesująca i o tej historii będziemy też opowiadać. Dokładnie, zgadza Dziękuję się. Dziękuję Ci bardzo. Również. Dzięki. Przyjemność po mojej stronie, dziękuję bardzo. Tak to działa, proszę Państwa, tak to działa.